Szanowni Państwo, początek roku jest doskonałą okazją do tego, aby podzielić się z Państwem planami inwestycyjnymi naszej gminy. Bo rok 2022 wchodzimy bardzo ambitnie, ale też racjonalnie, ponieważ budżet naszej gminy został opracowany na miarę naszych możliwości. Co najistotniejsze, rok 2022 będzie niewątpliwie rokiem inwestycji. Planowane wydatki inwestycyjne osiągną rekordową dla naszej gminy kwotę aż 17 milionów złotych. Chcemy, aby planowane inwestycje odpowiadały na potrzeby wszystkich mieszkańców. Ich realizacja będzie możliwa dzięki środkom własnym gminy oraz zewnętrznym źródłem finansowania, m.in. z funduszy unijnych i rządowych. Już niebawem ruszamy z długo zapowiadaną budową świetlicy wiejskiej w Domachowie. Firma Leś właśnie rozpoczyna prace remontowe w budynku byłej szkoły podstawowej w Szydowie w celu adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej. W ramach programu Polska Sportowa rozpocznie się budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy stadionie miejskim w Polanowie. Wykonany zostanie remont dachu głównej bryły budynku Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Aktualnie gmina Polanów ogłosiła już przetarg na przebudowę 8 gminnych dróg o długości prawie 3,5 km. Powstaną również nowe mieszkania komunalne. W tym zakresie gmina złożyła już stosowne wnioski o pozwolenie na budowę. Lada dzień rozpoczniemy realizację projektu pod nazwą Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. Jesienią zostanie zakończona największa z gminnych inwestycji, rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie wraz z otoczeniem. Warto wspomnieć, że nowe wnioski na pozyskanie dodatkowych środków finansowych wspierających rozwój gminy Polanów są cały czas składane. W ramach drugiego naboru Polskiego Ładu zostaną złożone wnioski na remonty dróg w miejscowościach Bukowo, Świerczyna, Dadzewo. Wniosek na zagospodarowanie kąpielisk w Krągu i Bieliniu, na budowę oczyszczalni w Nacławiu oraz budowę oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Polanowie oraz budowę świetlicy w miejscowości Cetów.